Alkoholikiem, no i mam wiesieć. No ja to dzisiaj miałem taki dzień, że jak zobaczyłem w ten swój kalendarz, no to mówię, nie no, to ja się nie wyrobię z tym wszystkim, ja po prostu nie dam rady. I nie wiedziałem, jak sobie poradzić. No i jakieś tam rozliczenia, to mnie denerwowało, bo później PZU spotkanie się, później kolega miał przyjechać mi tam wycenić to zalanie, te pity, no, w ogóle dwa egzaminy w przyszłym tygodniu, to pojeździć trzeba trochę, nie, tu sobie wykupić to, a ja w ogóle mówię, co mam zrobić, nie, i wziąłem tradycyjnie właśnie, wziąłem się za sugestie, oczywiście nie pomedytowałem, bo nie miałem czasu, ale pomodliłem się na kolanach i mi nic to nie pomogło, ani czytanie, ani modlitwy. Napisałem wdzięczności i dopiero jak zacząłem dzwonić, no patrzę, ktoś tam jest w szpitalu psychiatrycznym, no co ja będę dzwonić do człowieka w szpitalu, co mi pomoże, nie? Ale zadzwoniłem, nie? Zadzwoniłem, bo mówię, przecież ja się nadaję do szpitala psychiatrycznego, nie? Przecież ja mam wypełnić PIT, to jestem chory, no. Jestem po prostu, nie nadaje się. I zadzwoniłem, on nie odebrał, ale później oddzwonił, pogadaliśmy, no i słuchajcie, i od razu ten dzień nabrał tempa, nie, i wszystko się odwróciło jakoś tego, no i, no i teraz przed samym meetingiem nam znowu tak jakoś, tak, jak jechaliśmy tutaj, tak sklapseniałem już, bo zobaczyłem, że taki tam sąsiad wchodzi, to tak biksuje, no szpanuje, jakąś tam, a już nie chcę nawet gadać. Najchętniej to mu wrąbałbym, ale nie wiem, czym to jest spowodowane. I ten, no i ten, ale zobaczyłem po raz wtóry, słuchajcie, że te sugestie działają. To jest, ten program działa, jeśli się działa. I dzisiaj to dla mnie to był naprawdę prawdziwy cud, że ja to wszystko zdołałem ogarnąć. Nie? Dziękuję bardzo.